Do sądu skierowano 7146 aktów oskarżenia przeciwko 8297 oskarżonym. Wobec 4108 osób wraz z aktem oskarżenia skierowano wnioski o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego bez przeprowadzenia rozprawy. Wobec 418 osób skierowano do sądu wnioski o warunkowe umorzenie postępowania. Prokuratorzy jednostek podległych prokuraturze okręgowej w Świdnicy oskarżyli 188 osób, wobec których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i 134 osoby, wobec których zastosowano poręczenie majątkowe. W toku prowadzonych postępowań prokuratorzy wystąpili do sądów o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 342 podejrzanych, zaś wobec 316 osób sądy podzieliły zasadność wniosków prokuratorskich. W prowadzonych w ubiegłym roku sprawach wydano wobec 1720 osób postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na łączną wartość niewiele ponad 2 milionów złotych faktycznie zabezpieczonego mienia. W postępowaniu przed sądem osądzonych zostało w 2013 roku 8979 osób, z których 8071 zostało skazanych, zaś 156 osoby zostały uniewinnione.